Witam w Bunkier Studiu. Witam na wyjątkowych spotkaniach. Będzie to cykl kilku spotkań z niesamowitymi bajkami dla dzieci. Będą to bajki zupełnie wyjątkowe, bowiem będą to murzyńskie bajeczki dla dzieci białych ludzi. Tak wygląda okładka. Zapraszam na pierwsze spotkanie. To temy. Mezu, meniamur, memwej, meniamur, meze, meniamurze. Powiedział mi stary szef Betsy, zwany Eti, pewnej nocy, kiedy rozmawialiśmy o początkach jego rasy, o której, jako wielki podróżnik, opowiadał mi ciekawe rzeczy. Człowiek rozsądny nie może mówić o sprawach poważnych z innym człowiekiem rozsądnym musi zwrócić się do dzieci. Ojcze, spytałem go, czy twój totem jest najpotężniejszy ze wszystkich? O, powiedział. Opiekunowie nie biją się między sobą, toteż totem mwól, antylopa, jest równie potężny jak totem Nzoks, słoń. Ale czy wszystkie chronią w ten sam sposób, ojcze? Czy wszystkie są jednakowo skuteczne? No, co to to nie? Ojciec całej rasy, rozumiesz, chroni o wiele bardziej. Zazdrosny jest o swoje dzieci. A kto jest ojcem rasy? No, wiesz dobrze, to przecież najstarszy ze wszystkich. A kto jest najstarszy? Dlaczego mnie nabierasz? Wiesz, że najstarszy ze wszystkich jest ojciec Krokodyl, Ngan. Ngan jest o całe niebo najstarszym opiekunem plemienia o całe niebo. Ngan mógłby zjeść wszystkich pozostałych. Ale dlaczego nie macie wszyscy jednego opiekuna? Bylibyście o wiele bardziej zjednoczeni. Ach, to niemożliwe. Czy wszystkie twoje dzieci, na przykład, mają jedną głowę? A co powiesz o ich rozumie? A drzewa w lesie? Czy wszystkie są jednakowe? Jedne mają owoce, które można jeść, inne w ogóle nie rodzą owoców, a przecież wszystkie są drzewami. Podobnie jest z opiekunami plemienia, ale opiekun rasy, ten, który stoi przed wszystkimi, praojciec, ten, co jest najbardziej zazdrosny o swe potomstwo, przodek wszystkich, najbliższy krewny każdego, to. to. kto taki? To Ozuzu Ngan Eza. Co to znaczy? Zapytaj, dzieci, mały a gdzie on jest? Zapytaj dzieci, mówię. Zapytaj wszystkich dzieci. Dziękuję za pierwsze spotkanie z bajeczkami murzyńskimi. Zachęcam do kolejnych odcinków, na pewno będą bardzo ciekawe. Życzę udanego weekendu i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło.